Batmana, ale to znaczy... Batman jest Metropolis! To moja szansa, żeby mu pokazać, na co mnie stać! Zobaczy, że jestem 100 razy lepsza niż ten cały Robin, najlepsza! Latam pod osłoną nocy jak nietoperz i że niczego się nie boję! A? Macie nie być? A, niecałą godzinę. A co do szczotkowania? 3 razy lekko w lewą stronę, 5 razy lekko w prawą stronę. Tak, tak, załapałam. A, dobrze. Jest jeszcze jedna rzecz. Stara! To jest najważniejsza ze wszystkich zasad. Nie możesz, niezależnie od tego, co się dzieje, trzymać ich w jednym miejscu. Zapamiętałaś? Co tam chcesz? Dzięki, Karo! Mamusia będzie tęsknić, słoneczka! Zaraz wrócę, pa! To jest najsłodszym króliczkiem ze wszystkich magicznych króliczków! To ty, tak czy nie? O tak, to ty! Jesteście najsłodszymi magicznymi króliczkami! Jesteście najsłodszymi i najmagiczniejszymi! Tak myślałam właśnie tak! Misiu, jesteś najsłodszym zwierzaczkiem na świecie! Malutki, słodziutki! Zabawimy się dzisiaj na całego, niech no tylko skończę moją zmianę! Zaczekaj tutaj, a ja przyniosę ci coś pysznego. Gordon! Mamy kontrolę sanitarną! Do roboty i żadnych wygłupów, jasne? Uff, już się bałam, że cię zobaczy i... Zawsze chciałam mieć kotka! Będzie się nazywał... Batkociak. A dlaczego nie Batkot? To słabo brzmi. O, chyba znaleźliśmy dla ciebie idealny dom, Dexter. Znaczy, Batkociaku. Ej, uważaj, Batkociaku. Siedzisz obok moich ulubionych figurek Batmana. Fiu, mało brakowało, prawda? Dexter, złaź stamtąd! Batkociaku, nie waż się go dotknąć. To limitowana edycja. Powiedziałam nie! Ty wyglądasz na Merlina, a ty na Harry'ego Houdiniego. Podobają wam się? Podobają się? Tak, tak, tak. O, jakie słodkie. Chodź, Merlinie. Och, Merlin to milusi, kochany króliczek. Tak, 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 tak. Teraz ty, Harry Houdini. Donę w słodziaszczości. A teraz strzelimy sobie selfie tylko dla nas. Wie pan, jeśli chodzi o tę maszynę, nie żebym się chciał chwalić albo coś, ale muszę panu powiedzieć, że to był najlepszy nabytek w ostatnich czasach. Może się pan skusi? O, bardzo chętnie spróbuję. Po prostu potrzebny ci opiekun o silnej osobowości. Prawdziwy przywódca. No. Oczywiście, że chętnie pomogę tej istocie. Normalnie jesteście dla siebie stworzeni. Jest silny i niezależny tak jak ty. Bez obaw, Jessico. Często opiekowałam się zwierzęcymi kompanami na Temiskirze. Nazywano mnie nawet zaklinaczką minotaurów. Widzisz? Jest zachwycony. A psik! To jakaś czarna magia. O nie!